Często czujesz się pomijany przez los, nie widząc, jak fortuna uśmiecha się do ciebie? Jeśli masz już dość kupowania losów na loterię i gromadzenia jedynie rozczarowań, przygotuj się na spektakularny zwrot. W dzisiejszym filmie odkryjemy rewolucyjną strategię, która może zmienić twoją finansową trajektorię i może uczynić cię nowym milionerem. Wytęż zmysły, ponieważ ujawnimy niesamowitą historię mieszkańca Newcastle, który zgarnął oszałamiającą sumę 4 800 000 dolarów dzięki tej samej technice. Przygotuj się do zastosowania tych nauk i wykuwania własnej drogi do sukcesu. Zanim zagłębimy się w te sekrety, zrób przerwę i zapisz się na kanał, polub ten film i podziel się nim z kimś, komu życzysz pomyślności. W komentarzach wyraź swoją gotowość do przyjęcia bogactwa, pisząc: jestem otwarty na obfitość finansową. W ten sposób nie tylko wchodzisz w interakcję, ale także przyciągasz do siebie prosperujący wszechświat. Jeśli wątpisz, że osobista transformacja może wyniknąć z mocy manifestacji i prawa założenia, być może musisz to przemyśleć. Dziś zagłębimy się w zrozumienie, jak urzeczywistnić swoje najbardziej odważne marzenia. Manifestacja to nie tylko utrzymywanie pozytywnego myślenia. To proces dostosowywania emocji, myśli i działań do tego, czego najbardziej pragniesz. Czy zauważyłeś, jak czasami, gdy myślisz o kimś, kogo dawno nie widziałeś, ta osoba nagle się z tobą kontaktuje? To nie przypadek, to manifestacja w działaniu. W sercu techniki manifestacji leży prawo przyciągania, przekonanie, że podobne energie się przyciągają. Ale nasze podejście idzie dalej niż tylko pielęgnowanie pozytywności. Opiera się na harmonizacji twoich najgłębszych pragnień z wszechświatem, praktyce potwierdzonej przez wieki i nauczanej przez mędrców, takich jak Neville Goddard. Kluczem do tej praktyki jest aktywna wyobraźnia, która pozwala nam kształtować rzeczywistość wokół nas. Chcę podzielić się inspirującą historią. Człowiek z Newcastle nie tylko oczekiwał wygranej na loterii, był tego przekonany. To przekonanie, ta niezachwiana pewność, to jest to, co nazywamy mocą prawa założenia. Wyobraź sobie, że posiadasz taki stopień pewności, że niemożliwe staje się nieuniknione. To nie tylko szczęście, to świadome tworzenie swojego przeznaczenia. Teraz pytam cię, czy jesteś gotów przejąć kontrolę nad swoim finansowym przeznaczeniem? Pozostań z nami i przekształć niemożliwe w rzeczywistość. Ten człowiek nie ograniczał się do kupienia losu i czekania na najlepsze. Codziennie żył, jakby już miał w rękach milionową nagrodę. Wyobraź sobie, dzień po dniu, nie tylko myślał, ale naprawdę widział siebie trzymającego ten zwycięski los, zanurzonego w euforii, satysfakcji i ulgi. Dokładnie zaplanował swoje przyszłe wydatki, nieustannie odtwarzając te obrazy i uczucia. I wtedy, w pozornie zwykłe popołudnie, magia się zmaterializowała. Liczby się zgodziły, a fortuna ogłosiła swojego nowego właściciela. Nagle jego wytrwałość przekształciła marzenia w rzeczywistość. Teraz możesz się zastanawiać, czy to tylko kwestia szczęścia. Jednak sedno sprawy wykracza poza zwykłe zdobycie nagrody loteryjnej. Lekcja człowieka z Newcastle ilustruje ogromny wpływ, jaki ma pełne dostosowanie myśli, emocji i działań do swoich aspiracji. Jego doświadczenie stanowi potężne świadectwo tego, co jest możliwe, gdy stosuje się manifestację nieprzerwanie. Jaki więc był sekret fenomenalnego osiągnięcia tego przyjaciela z Newcastle? Wszystko opierało się na wizualizacji i praktyce życia w końcu. Jeśli brzmi to abstrakcyjnie, pozwól mi to wyjaśnić. Wizualizacja to coś więcej niż tylko marzenie na jawie. To intensywny mentalny trening, w którym każdy szczegół jest przeżywany zmysłowo. Wyobraź sobie, że przygotowujesz swoje ulubione danie. Niemal możesz poczuć jego smak tylko dzięki zapachowi, który wypełnia powietrze. To jest poziom szczegółowości, który jest potrzebny. Jednak wyzwaniem jest konsekwencja. Wielu próbuje tych technik przez krótki czas i nie widząc natychmiastowych rezultatów, rezygnuje. Poświęcenie naszego zwycięzcy było codzienne i trwałe. Nie tylko wizualizował, ale zanurzał się w każdym uczuciu, umacniając swoją wiarę przez niezłomne zaangażowanie. Teraz pozwól mi przedstawić praktyczny przewodnik, często pomijany przez tych, którzy pragną przekształcić marzenia w rzeczywistość. Po pierwsze, jasno określ swój cel. Bądź tak precyzyjny, jak to możliwe, aż do ostatniego wyobrażalnego szczegółu. Po drugie, codziennie angażuj się w tę wizualizację, włączając wszystkie zmysły. Poczuj fakturę losu, usłysz dźwięk maszyny losującej, poczuj zapach atramentu na czeku, który ostatecznie będziesz trzymać, a nawet skosztuj szampana z okazji świętowania. Po trzecie i może najważniejsze, pielęgnuj głęboką wiarę, która przenika każdą włókno twojego bytu, przeciwdziałając wszelkim wątpliwościom falom powodów, by wierzyć w nadchodzący sukces.
To podejście nie jest zarezerwowane wyłącznie dla nagród loteryjnych, ale ma zastosowanie do każdego celu, wymagając stałego emocjonalnego i intelektualnego zaangażowania. Krok czwarty. W pełni przyswajaj swoją nową rzeczywistość. Tutaj dla wielu pojawia się największe wyzwanie, ale jest to fundamentalny etap. Zacznij podejmować decyzje już teraz, tak jakbyś już cieszył się swoją fortuną. Rozważając zakup, wyobraź sobie go oczami swojego przyszłego ja, bogatego i dostatniego. Ten krok nie zachęca do nierozważności, lecz do zgodności między twoimi obecnymi działaniami a rzeczywistością, którą pragniesz stworzyć. Krok piąty. Pielęgnuj cierpliwość i wytrwałość. Oto istotny element. Ustal rutynę dla swojej praktyki wizualizacji. Wybierz pory dnia, być może po przebudzeniu lub przed snem, aby poświęcić się swojej wizualizacji. Przekształcenie tej praktyki w codzienny nawyk jest kluczowe, ponieważ to nawyki są fundamentami, które budują rzeczywistość, którą pragniesz. Ponadto zrób coś, o czym większość zapomina. Dokumentuj każdy krok swojej podróży. Prowadź dziennik manifestacji, zapisując swoje wizualizacje, emocje i wszelkie zauważone zbiegi okoliczności lub synchronizacje. To nie tylko wzmacnia twoje zaangażowanie, ale również dostarcza cennego śladu twojego postępu. Teraz ujawnimy coś rzadko omawianego. Każda mała manifestacja w twoim życiu to znak postępu. Każdy mały triumf to świadectwo, że podążasz właściwą drogą. Wszechświat to ogromne pole energii w ciągłym przepływie, gdzie każdy moment to unikalna okazja, która być może już się nie powtórzy. Rozważając zwycięzcę z Newcastle, jego triumf nie wynikał tylko z wytrwałości, ale z umiejętności działania w odpowiednim momencie. Gdyby zwlekał choćby przez jeden dzień, wyniki mogłyby być zupełnie inne. Odkładanie na później wzmacnia neuralne wzorce wątpliwości, podczas gdy natychmiastowe działanie wzmacnia wiarę i przyspiesza manifestację. Stoisz teraz na rozdrożu. Czy będziesz nadal stawiać czoła życiu z bierną nadzieją, czy przyjmiesz tę transformacyjną metodologię, łącząc myśli, emocje i działania? Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości nieustannie oferuje nowe możliwości. To od ciebie zależy, czy je rozpoznasz i chwycisz. Każdy moment zwątpienia to potencjalna manifestacja, która ucieka, sen, który się rozpływa. Dlatego zachęcam cię, nie przegap tego momentu. Prezentowane techniki to nie tylko informacje, to zaproszenie do zmiany swojego życia. Wszechświat jest gotowy, czekając na twoje zdecydowane działanie. Czy jesteś gotów spotkać się ze wszechświatem, przejmując stery swojej własnej rzeczywistości? W ogromnym tkaninie egzystencji odgrywasz podwójną, niezwykłą rolę. Jesteś jednocześnie twórcą i esencją Krosna. Każdy twój wybór i przekonanie tka rzeczywistość, której doświadczasz. Moc przekształcania swojego codziennego życia nie czeka w odległej przyszłości. Znajduje się tutaj i teraz, gotowa do objęcia. Wśród najbardziej wpływowych praktyk znajduje się fraza składająca się zaledwie z 7 słów, czczona przez tysiąclecia. Powtarzaj tę mantrę każdej nocy przed zaśnięciem i obserwuj przemiany w swoim życiu. Ten starożytny urok, używany przez ponad 2000 lat, został wypowiedziany przez Jezusa, aby wywołać natychmiastowe zmiany. Jeśli napotykasz przeszkody w przyciąganiu pomyślności, miłości lub sukcesu, te 7 słów może być kluczem, którego tak usilnie poszukujesz. Możesz zapytać o związek między Jezusem a manifestacją. Pomyśl o tym, Jezus nie był tylko duchowym przywódcą, ale mistrzem manifestacji. Nie tylko dokonywał cudów, ale przewidywał każdy z nich z wdzięcznością, działając tak, jakby już się spełniły, co rezonuje z mocą pełnej wiary we wszechświat. Choć wydaje się to proste, zapytaj siebie, kiedy ostatni raz poczułeś prawdziwą wdzięczność za coś, co jeszcze się nie zmaterializowało? Rzadkość tej praktyki podkreśla jej moc. Ta starożytna mądrość, widoczna na własne oczy przez tysiąclecia, jest teraz w twoim zasięgu, aby przekształcić twoją rzeczywistość, tak jak Jezus zmienił swoją. A co z dowodami na jej skuteczność? Rozważmy Alberta Einsteina, którego rutyną było wyrażanie wdzięczności ponad 100 razy dziennie. Wyobraź sobie, jedna z najjaśniejszych umysłów w historii praktykowała tę wdzięczność nieustannie, strategię, która dostosowywała jego ducha do kosmosu, który tak dokładnie studiował. Współczesna nauka zaczyna odkrywać to, co mędrcy wiedzieli od wieków. Wdzięczność przeprogramowuje twój mózg. Praktykując ją, neuroprzekaźniki takie jak dopamina i serotonina, odpowiedzialne za uczucie szczęścia, zalewają twój system, wzmacniając połączenia nerwowe związane z optymizmem i odpornością. Każdy akt wdzięczności to jak podlewanie kwiatów w ogrodzie mózgu.
uprawianie coraz bardziej pozytywnego i otwartego na nowe możliwości krajobrazu mentalnego. Osoby, które regularnie praktykują wdzięczność, nie tylko żyją dłużej, ale także mają silniejsze układy odpornościowe i lepszą jakość snu. W skrócie, wdzięczność to niedoceniana supermoc, która jest dostępna dla każdego. Dlatego zachęcam Cię, nie lekceważ siły tej praktyki. Wszechświat jest gotów, czekając, aby dostosować się do Twojej wizji prowadzonej przez wdzięczność. Czy jesteś gotów dostroić się do kosmicznych sił i wytyczyć ścieżkę pełną dobrobytu i zadowolenia? Nie odkładaj tego na później. Czas na działanie i zmianę swojego życia jest teraz. A teraz te magiczne 7 słów, które Jezus wykorzystał, które Einstein włączył do swojej rutyny i które mają moc zrewolucjonizować Twoje życie, są proste. Dziękuję, 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 dziękuję. Tak, powtórzenie może wydawać się trywialne, ale tutaj tkwi niezmierzona siła. Wymawiając dziękuję 7 razy, nie tylko wypowiadasz słowo, ale zsynchronizujesz swoje emocje, myśli i energię z wibracją wdzięczności, która jest prawdziwym kluczem do uniwersalnej obfitości. Ale dlaczego dokładnie 7 razy? Liczba 7 jest święta w różnych tradycjach, symbolizując pełnię, doskonałość i boską pełnię. Wymawiając dziękuję 7 razy, dostrajasz się do tego potężnego symbolizmu. Jednak istota nie leży tylko w wypowiadaniu słów, ale w głębokim odczuwaniu każdego z nich. Wyobraź sobie, że Twoje pragnienie już się spełniło. Poczuj euforię, głęboką wdzięczność, jakbyś już trzymał to, czego tak bardzo pragniesz. Ten mantra to klucz, który otwiera przed Tobą drzwi do kosmosu. Aby skutecznie włączyć te 7 magicznych słów do swojego życia, nie wystarczy mechanicznie je powtarzać. Zamień ten akt w nocny, święty rytuał. Idealny moment to przed zaśnięciem, kiedy Twój umysł podświadomy jest najbardziej otwarty na sugestie. Przygotuj się do snu, weź głęboki oddech, aby się zrelaksować, zamknij oczy i wizualizuj swoje pragnienie spełnione. Wypowiadając każde dziękuję, pozwól, by wdzięczność ogarnęła Twoje istoty, dotykając każdej części Twojej istoty. Kluczem jest tutaj konsekwencja. Ten proces musi stać się nawykiem, tak jakby to było codzienne ćwiczenie dla Twojej duszy. Nawet w dni, gdy motywacja zawodzi, wytrwaj, ponieważ to właśnie w tych momentach zaczyna się formować prawdziwa przemiana. Zastanów się nad tym. W świecie, gdzie jesteśmy bombardowani ciągłymi przypomnieniami o naszych brakach i niespełnionych pragnieniach, szczera wdzięczność jest rzadkim skarbem. Żyjemy tak, jakbyśmy zawsze czegoś brakowali. Nigdy w pełni usatysfakcjonowani, co zaciemnia wizję obfitości, którą już posiadamy. Wdzięczność odblokowuje rzadko dostępne częstotliwości, ukazując bogactwa, które zawsze tam były, ale często je ignorujemy. Na koniec zrozum, że wiedza bez działania jest próżna. Każdy dzień wahania to dzień, w którym pełnia życia pozostaje niezauważona. Ile błogosławieństw pomijasz, nie żyjąc w stanie ciągłej wdzięczności? To jest Twoje przebudzenie. Wszechświat jest pełen obfitości, czekając, aż dostroisz się do właściwej częstotliwości. Te 7 magicznych słów jest prostych, tak, ale są one naładowane potężną mocą, która czeka, byś ją uwolnił. Nie czekaj dłużej. Wdzięczność to sekret, który może wszystko zmienić. Czas działać.